Dzień dobry, kochani. A dzisiaj witam Was z mojej pracowni, a właściwie pokazuję widok z okna na ogród. Cieszę się tym widokiem od niedawna i jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał o różnych porach roku, czy też będzie mnie tak zachwycał jak teraz. Może Wy nie widzicie, ale ja na pierwszym planie widzę malwy. Potem będą hortensje. Na kolejnym planie róża kanadyjska. A gdzieś tam w oddali widać stół i jaśminowiec wonny, który niesamowicie w tej chwili pachnie. Uwielbiam ten widok. Daje mi taki wewnętrzny spokój. Wydawało mi się, że jak będę już miała swoją pracownię, to koty nie będą mi przeszkadzały, ale one jednak są tam, gdzie ja. I tutaj widzicie na łóżku Mirona, który sobie drzemie. Na parapecie Franciszka. A na podłodze, blisko mojego biurka, killer. Co, kokunia? Co, kokunia? Idziemy zerwać kwiaty do ogrodu. Killer też idzie z nami. Haniu, kto idzie ze mną? Kto idzie ze mną? Killer. Już niedługo ostróżka przepięknie nam zakwitnie. Przepięknie, żebym mogła przekazać Wam ten zapach z tego krzewu. Muszę tutaj zrobić jakąś podpórkę, żeby te gałęzie mi się nie połamały. Coś muszę wymyśleć. Właściwie nie miałam w planie nakręcać dzisiaj w tym tygodniu żadnego filmiku, ale jak tak popatrzyłam przez okno i zobaczyłam tą różę, pomyślałam sobie, że ona jest teraz taka piękna w rozkwicie, a za chwilę będzie już zupełnie inna. Więc żeby uchwycić ten moment, jestem z niej bardzo zadowolona. Nie przymarza nam tutaj. Jest naprawdę przepiękna. To jest róża kanadyjska, jakby ktoś się pytał. To jest właśnie tak w ogrodzie. W ogrodzie chwila i już inaczej wygląda. Muszę ściąć tą piwonię, bo piwonie już przekwitają, już za chwilę ich nie będzie. Koko, co ty jesz? Ale jaka piękna. Wsadzimy ją do wazonu. Nie wiem, czy lubicie zapach piwonii? Dla mnie ona
pachną przepięknie, mają taki intensywny zapach. Stanęłam teraz przy takim miejscu, które bardzo lubię. Tutaj wchodzi się tą ścieżką do naszego domu. Oczywiście koty mi towarzyszą, jakby inaczej. Bardzo lubię ten przesmyk, bo tu odwiera się cały ten nasz ogród. I w gruncie rzeczy ten nasz ogród nie jest aż taki duży, w sensie ten ogród ozdobny, bo w większości tu są posadzone drzewa. Takich rabat ja mam bardzo mało. Te drzewa dają cały ten efekt. Tak mi się wydaje. Nie jestem projektantką ogrodów, więc... Ale bardzo właśnie wrócę do tego, że bardzo lubię ten przesmyk, ten jaśminowiec, ten wiciokrzew. Zaraz Wam przestawię aparat i pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Zwróćcie uwagę, że są tutaj też i chwasty. Ja ich nie wyrywam, ja z nimi nie walczę. One rosną razem z kwiatami. Z tej strony elewacja jeszcze nie jest zrobiona, ale chciałam Wam pokazać coś, co bardzo lubię, a mianowicie to winogrono. Kiedyś jak podróżowałam po Polsce, po takich małych wsiach, bardzo mi się podobały takie stare domy obrośnięte właśnie winogronem. Ja tego winogrona jakoś tak nie ścinam na owoce. Ja po prostu lubię i chciałabym, żeby ta weranda cała była właśnie przykryta tymi zielonymi, pięknymi liśćmi. I tak sobie, wiecie, uświadomiłam, może w tej chwili jestem w takim nastroju, bo poprawiamy drugą część drogi do domu i myślę sobie, jak dużo osiągnęłam. Uświadomił mi to dzisiaj też rano Wojtek, że dokonaliśmy tego, czego chcieliśmy, że tak naprawdę spełniamy swoje marzenia. Takie właśnie czasami małe, tak jak to winogrono, które będzie pieło się po tej werandzie. Thank you.
Przysiadłam teraz sobie w innym miejscu naszego ogrodu. Na wprost widzę gniazdo bocianie. Kot oczywiście i Koko porozkładali się tutaj na trawie. Nawet Franciszka wyszła. Nie wiemy, ile mamy jeszcze bocianów, ponieważ te małe główki jeszcze tak na tyle nie wystają z dość wysokiego gniazda i jeszcze ich nie policzyliśmy. Także nie wiemy, ile Jan i Barbara mają dzieci. Zapewne tego nie będziecie słyszeli, ale mamy tutaj bardzo dużo ptaków. One odwdzięczają się za to, że ja je karmię zimą. I od samego rana mamy piękne trele, włącznie z kukułką, która nam co jakiś czas tutaj kuka. I tak właśnie sobie usiadłam, nie wiem, to jest chyba coś koło 15:00 i tak właśnie rozkoszuję się tym takim spokojem. Ostatnio mieliśmy gości z Warszawy i rozmawialiśmy o tym pędzie wielkiego miasta, o którym ja już zapomniałam, już całkowicie zmieniłam swoje życie. Zwolniłam. Tak, to jest moje życie już teraz jest wolniejsze, spokojniejsze. Ja już nigdzie się nie śpieszę. A na koniec chciałabym podziękować pani Angelice, pani Iwonie z Bytomia, panu Leszkowi z Chełmna, pani Katarzynie z Otwocka i pani Agnieszce z Warszawy za zakupienie moich prac. Jest mi ogromnie, ogromnie miło. 4 prace zostały wysłane dzisiaj, a dzisiaj jest wtorek. Pani Agnieszko, jutro wybieram się po raz kolejny do miasteczka, żeby wysłać do pani pracę. A jak wiecie, w ten weekend wyjeżdżam do moich dzieciaków do Gdańska. Nie biorę z sobą aparatu.